Cześć, siemano, z tej strony Noli, witam was w 14 odcinku z serii ciekawostki z CSGO na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli ten odcinek osiągnie 10 tysięcy łapek w górę. Nie wrzucam tych odcinków często, bo chcę wam pokazywać takie ciekawostki, których jeszcze nikt nie pokazywał, a przynajmniej jest ich mało. Także na samym początku pokażę wam taki ciekawy dosyć boost na mapie The Mirage na CT, więc potrzebne do tego są 3 osoby, bo jedna osoba musi posadzić 2 osoby na tą lampę śmieszną, potem my musimy wejść na swojego teammate'a i możemy wskoczyć o to, nie wiem, na ten wentylatorek i z tego wentylatorka na te teksturki. Dalej już nie wskoczymy, ale to jest taki ciekawy spot, warto wam pokazać, tak myślę. Kolejną ciekawostką są większe wiew modele w CSGO. Aby je odpalić, musimy nagrać sobie demo i potem otworzyć te demo, jeżeli zrobimy jakąś fajną akcję, napisać sobie w konsoli SVCheats1, wpisać wiew modele, które wam tutaj pokazałem na ekranie i najważniejszą komendę wpisać na samym końcu, czyli wiew, czyli FOV CS The Book 100 na przykład, i wtedy broń się nam oddala. Mamy taki efekt, jak na przykład Loliu ma na filmach. W grze nie możemy tak grać, bo potrzebna jest nam do tego komenda SVCheats1, więc dopiero jak nagramy demko, możemy sobie zrobić taki wiew model do filmu jakiegoś. Więc normalnie w grze nie możemy mieć takiego wiew modelu, tylko na demach, bo wiele osób mnie się o to pyta. Trzecią ciekawostką jest również boost, jest to boost na TT, też na mapie The Mirage. Wystarczy, że osoba kusnie właśnie tutaj w podanym miejscu na ekranie, nie wiem jak to powiedzieć, no i my na nią wskoczymy, po czym wejdziemy też na teksturkę, nie można tam chodzić, możemy stać tylko w tym jednym miejscu, ale też ciekawe, wiele osób o tym nie wiedziało, także możemy tutaj stać i zaskoczyć przeciwnika. Zostajemy jeden na jeden, chcemy, żeby przeciwnik nie wiedział, co robimy, więc możemy rzucić mu smoka na Heaven spod banana, ustawiamy się w tym miejscu i mierzymy w miejsce pokazane na ekranie. Tak rzucony smok zasłoni nam Heaven na B, a my możemy sobie wbijać spokojnie bananem. Jeżeli taka osoba usłyszy, że smok wybucha Heaven, to raczej pójdzie na B. Ostatnia ciekawostka, trafiłem na ją na Reddicie, są to zbugowane modele przy kucaniu, zobaczcie zresztą sami. My sobie tutaj kucamy, nic nie widzimy, ale przeciwnicy są w stanie dostrzec naszą głowę, także fajnie. To tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam was do kolejnego odcinka. Nie wiem, za ile będzie, staram się te ciekawostki naprawdę oryginalne wymyślać, także trzymajcie się, na razie i cześć.